Tę niedzielę Chrystusa Króla przeżywamy również jako ten jubileuszowy akt przyjęcia panowania Jezusa w naszym narodzie, w naszym kraju. I jest to niewątpliwie bardzo, ale to bardzo ważne wydarzenie. Ale też wydarzenie, które bardzo łatwo jest nam przeżyć w sposób niewłaściwy. Dobrze, że nam Pan Bóg na dzisiaj daje taką Ewangelię, jaką przed chwilą usłyszeliśmy, bo ona bardzo dokładnie pokazuje, o co chodzi z intronizacją Jezusa jako Króla. O co chodzi z tym przyjęciem Jego panowania. Zobaczmy, scenerią intronizacji Chrystusa jest Golgota. To na Kalwarii Chrystus zostaje intronizowany, wprowadzony na tron, który jest tronem przedziwnym, bo ma formę krzyża. Zobaczmy, cała ta Ewangelia pokazuje nam uznanie Chrystusa za Króla. Bo w pewnym sensie każdy, kto pod tym krzyżem stoi, cały ten lud, który stał i patrzył, w pewnym sensie uznaje w Chrystusie Króla. Ale nie każdy z tego powodu dostępuje zbawienia. Bo można Chrystusa uznać za Króla w sposób, który w ogóle człowieka nie prowadzi do zbawienia. Członkowie Wysokiej Rady, owszem, widzieli w Chrystusie Króla, ale widząc go jako Króla, widzieli w nim zagrożenie dla własnej władzy. Dlatego doprowadzili do skazania go na śmierć. Dlatego drwiąco z niego szydzili, żeby nie tylko zabić go fizycznie, ale zdyskredytować go wobec ludu, żeby nie miał pośmiertnie żadnego jakiegoś posłuchu, tak, żadnych naśladowców. Bo Jezus jako Król, jako Pan jawił mu się jako rywal. I tak też można przeżywać intronizację. Można Pana Boga odbierać w swoim życiu jako rywala. Jako kogoś, kto będzie ograniczał moją własną wolę. Można przeżywać intronizację Jezusa w takim duchu, w jakim przeżywają ją Rzymianie, dla których roszczenia Jezusa do tego, że jest Królem, choć Królestwo Jego, jak mówił Piłatowi podczas przesłuchania, nie jest z tego świata. Dla nich takie roszczenia są absurdalne. Są dowodem swoistego obłąkania. I owszem, uznają w Jezusie Króla. Co więcej, oni to przedstawiają na piśmie. Bo umieszczono nad Jezusem napis w języku greckim, łacińskim, hebrajskim. To jest Król żydowski. Wszyscy wiedzieli, że to Król. Ale to pozostaje tylko na piśmie. I może i tak być w naszym życiu. Że cały ten akt, że całe dzisiejsze i wczorajsze wydarzenie pozostanie niczym więcej jak tabliczką, którą wypiszemy, przybijemy nad krzyżem, że oto Jezus jest Królem Polski. Możemy to we wszystkich językach świata wypisać, ale jak nie będzie to wypisane w tablicach naszych serc, to nie doprowadzi nas to do zbawienia. Możemy Jezusa przyjmować jako Króla, widzieć w Nim Króla, ale jakby nie przyjmować Jego misji, Jego zbawienia, podobnie jak faryzeusze. Oni nie tyle widzieli w Jezusie jakiegoś rywala, wręcz przeciwnie. Oni pierwotnie mieli wielkie oczekiwania związane z Jezusem. Bo faryzeusze oczekiwali Mesjasza. Oczekiwali przyjścia potomka Dawida, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, który przywróci Królestwo Izraela. I mieli swoją własną wizję tego, jak Jezus powinien panować. Mieli swój własny schemat w głowie, co Jezus powinien zrobić. Powinien przywrócić Królestwo Izraela, tą mocarstwową jakąś rolę, którą odgrywała za czasów Dawida, potem
jego syna Salomona. Chcieli widzieć w Jezusie przywódcę politycznego, kogoś, kto ich kraj, ich naród uczyni większym i wspanialszym od ościennych narodów. Chcieli widzieć w Jezusie kogoś, kto będzie władcą, ale tylko w rozumieniu doczesnym. I się rozczarowują, bo Jezus nie chce być królem z tego świata. On chce, żeby Jego królestwo było większe, żeby Jego panowanie sięgało głębiej niż tylko jakieś dekrety, żeby sięgało do ludzkich serc. Ale my też mamy to zagrożenie w naszym życiu, że będziemy chcieli z aktu przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela uczynić jakiś sztandar, który poniesiemy, jakiś sztandar polityczny, że będziemy chcieli teraz w imię tego Jezusa Króla albo wywyższać Polskę ponad inne nacje, albo w tej Polsce ludzi dzielić na lepszych i gorszych. Jest to olbrzymie niebezpieczeństwo tego, że pozwolimy, aby jakiś nasz współczesny mesjanizm polityczny przyćmił to wydarzenie, które ma być wydarzeniem duchowym, a nie politycznym. Wreszcie możemy przyjmować Jezusa jako Króla, jako Pana, tak jak zrobił to ten zły łotr, który mówi do Niego, jak jesteś Królem, jak jesteś Mesjaszem, to wybaw mnie. Wybaw siebie i mnie, zdejmij mnie z mojego krzyża. Spraw, żeby było dobrze w moim życiu. To jest chyba największa dla nas pokusa, największe zagrożenie. Chcielibyśmy, owszem, całym szczerym sercem przyjąć dzisiaj Jezusa jako Pana i Zbawiciela, uznać Go naszym Królem, ale oczekujemy, że w zamian za to da zdrówko, że w zamian za to, nie wiem, da lepszą sytuację materialną, zabierze to cierpienie, które mnie zabija, które jest moją Golgotą. Jak Jezus rozmnożył chleb na jeziorze Genezaret, to cały tłum biegł za Nim po to, żeby Go ogłosić Królem. A Jezus do nich mówi, szukaliście Mnie, dlatego, bo najedliście się chleba do syta. Mamy takie niebezpieczeństwo w sercu, że będziemy traktować Jezusa jako maszynkę do spełnienia naszych zachcianek. Jako Króla, który ma obowiązek zbawiać nas od doraźnego cierpienia. Ale Jezus nie jest zabawką w niczyich rękach. Jezus nikomu z tych osób w ogóle nie odpowiada. Odpowiada dopiero temu, którego w tradycji nazywamy dobrym łotrem. Bo on jako jedyny potrafi rzeczywiście przyjąć panowanie Jezusa. W jaki sposób? Po pierwsze, uznając własną grzeszność i słabość. Jak stwierdza, ja cierpię sprawiedliwie, ponoszę słuszną karę za moje uczynki. Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela zaczyna się od tego, że my akceptujemy naszą grzeszność, naszą niedoskonałość i widzimy, że Golgota naszego życia, że to cierpienie, które nas spotyka, ono nie jest karą zesłaną przez Boga, ale konsekwencją mojej grzeszności i grzeszności innych ludzi. Że Bóg nie jest mi niczego winien. Że Bóg nie jest tym, kto jakoś jest sprawcą tego. Ten dobry łotr mówi, on nic złego nie uczynił. I druga rzecz, którą robi ten dobry łotr, jak go nazywamy, to jest to, że w poczuciu swojej całkowitej nędzy, tego, że nie ma nic, co mógłby Jezusowi zaoferować, mimo tego z ufnością zwraca się do Niego. Wchodzi z Nim w relację i prosi o miłosierdzie. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego Królestwa. To jest przyjęcie panowania Jezusa. Oddanie się Jego miłosierdziu. Przyjęcie tego zbawienia, które On nam daje.
Jeżeli my nie przeżyjemy w ten sposób tego dzisiejszego wydarzenia, to pozostanie ono w jakiś sposób puste. Nie stanie się w naszym życiu wydarzeniem zbawczym. Bracia i siostry, ja was i siebie samego zachęcam, żebyśmy dzisiejszą uroczystość, dzisiejszy akt przyjęcia Jezusa przeżyli z perspektywy naszej własnej, osobistej Golgoty. Żebyśmy my dostrzegli, tak jak ten dobry łotr, ten krzyż, na którym wisimy, to cierpienie, które jest w naszym życiu. I nie winili za nie Boga, nie oczekiwali, żeby On to natychmiast zmienił, ale powierzyli się Jego miłosierdziu. Tak jak mówiła święta Faustyna, tym prostym: Jezu, ufam Tobie.